Partnerem tego odcinka jest sklep k4g.com. Jeśli szukasz gier w dobrych cenach, to warto sprawdzić ich katalog. Pisz to, czego szukasz i się przekonaj. Sklep posiada mnóstwo pozytywnych opinii oraz 24-godzinne wsparcie dla klientów. Jeśli więc planujesz coś kupić, to spróbuj u nich. W ten sposób wspierasz też mój kanał. Dlatego dziękuję. k4g.com. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Siemaneczko, witam piękny widzu. Pięknie wyglądasz jak zwykle. Weź sobie tę łezkę. Dlaczego? Bo doszedłem dzisiaj do wniosku, że łezka chyba jest najlepszym komponentem do wbijania LP. Naprawdę, bo tak pomyśl sobie. Łezka prowadzi cię do wielu wspaniałych dróg. Przede wszystkim jest często niekontestowana. A po drugie, daje ci... Jezu, przepraszam. Daje ci opcje. Na Jumkę, na Gangplanka, na Lissiny, na Rekony, na Sorakę, na Talię. Bardzo dużo fajnych kompozycji. Także po prostu gramy łezkę. Trafiliśmy łuk. To już mówi nam, że może Rekon. Że może, kurde, Rekon, ale my nie wiemy jeszcze, więc po prostu zbieramy rzeczy i obserwujemy. Także co się dzisiaj wydarzy, to się wydarzy. Teraz się napiję. Obudziłem się dzisiaj z bólem gardła. Także ciężej mi się troszkę gada, ale trafiają się supersy. Mamy też Laser Corps. Natomiast to zawsze warto wziąć, żeby sprawdzić potem admina. No przede wszystkim czekamy do tego pierwszego augmentu, bo ten augment może nas nakierunkować. Na przykład, jeśli masz łezkę, dostajesz Battle Mage'a albo First Aid Kit, to wiesz, że grasz Jumkę. Albo coś koło tego. Na przykład jak masz Anima Squad Emblem albo Heart, no to możesz w Anima Squad grać. Jak masz Spellslinger Star Guardian, no to możesz grać pod Talię na przykład. Jak masz na przykład Heart albo Crest albo Ludens, to możesz grać pod Sorakę albo Heart Zoe. My tymczasem mamy takie rzeczy i się zastanawiamy, czy grać pod Renegadów. Czy grać pod Renegadów, to by było, kurde, ciężko. Dużo tych Renegade'ów, Fiddle'ów jest na kanale. Nie mamy za bardzo tych Renegade'ów innych. Zrobimy to. I kurczę, sam nie wiem. Laser Corps ostatnio chyba grałem, czy nie? Kurczę, sam nie wiem. Weźmy takie rzeczy i... No i czekamy. Nie wiem. Nie wiem, kurde. Bardzo uniwersalny augment wziąłem. No póki co mam tylko tego statika, więc najlepiej byłoby zagrać rekony. Albo jakiś... No ten Laser Corps też był dobry ze statika w sumie. Zobaczymy. No i tak musimy Lustrika robić i tak. 6-7-8 to za mało. Musiałbym to sprzedać. Mogę tak zrobić. Także czekamy sobie, no i stalowe jaja. Tak naprawdę Axiom jest też dobry dla Jumki. Więc zobaczmy, co oni mają. Tam jeden gościu wygląda, jakby nie wziął augmentu. Ale wziął. A tu jest Jumka dwójka, tak? No ładnie. A my tu mamy Lux. Więc sobie na razie ją mogę wziąć. Ale mamy też Ezreala. Kurde, może to będą rekony jednak. Ten static strasznie mi tutaj otwiera łeb. Chyba powinienem zagrać pod statika, skoro go mam. Zwłaszcza, że dostaję jakieś rekony i muszę grać stalowe jaja. No to jest jakby duży kierunek pod rekony, no jakby nie patrzeć. Jeśli chcecie, to zrobię wam jutro film krótszy,
Natomiast taki bardziej informacyjny, gdzie pokażę wam wszystkie stoły i kierunki, jakie możecie zrobić z łezek. Early game, mid game, late game. I może zaczniecie grać AP Flex. Może chcecie czegoś takiego. Jeśli tak, dajcie znać w formie lajeczków albo komentarzy. A ja tutaj mam Zoe. I mam też Kamilkę, więc już bym wiedział, jakiego mam admina. Zrobię tak, bo chcę mieć ekonomię tutaj. Wyłożę Ezreala, którego się nie chcę pozbywać. Lee Sin byłby pewnie lepszy tutaj, ale dobra, nieważne. Nie ma to znaczenia. W tej situation możemy zaslamować item, żeby być może tutaj wygrywać. No ja pójdę w te rekony po prostu i tyle. Także na pierwszym kole oczywiście złapiemy Needlessa. Ponieważ Needless potencjalnie przekształci się w Gizu, czy też w Gunblade'a. Także tak sobie zrobimy. Taki jest plan. Lustrik jest smażony. Także jest tak jak trzeba. No i jest Needless. Idę po niego. Są też dwa łuki, nie ma Kajzy. Bierzemy Needlessa. No i elegancjusz. Co my tu mamy? Tutaj jeszcze nie wiadomo. Tutaj jakieś takie. Ale patrz, co on tu zbiera. To mi się nie podoba, że on mnie chce kontestować. Myślałem, że nie ma rekoniarzy. Ale są. Dwóch rekoniarzy zauważyłem. Niestety dwóch rekoniarzy się tam pojawiło. Ale miejmy nadzieję, że my będziemy tym najlepszym rekoniarzem. W końcu to my mamy statika. A nie oni. No my mamy lepszy spot do rekoniarzy niż oni. Także zobaczymy, czy zostało to dobrze przeczytane. Wszystko się zaraz okaże w midgame'ie, podczas naszego rolldownu. Ojej. Tutaj mogę dużo HP stracić. Czy coś pokonam? Dobra, coś pokonałem. Także to zawsze jakiś plus. No i dobra, 76 HP, jeszcze jedna runda, którą trzeba przysakować, a może nawet dwie. Bo w sumie jeszcze po... jeszcze w 3-1? Nie, w 3-1. Chociaż nie, w 3-1 chyba chcemy przystakować. I otworzyć rekord tylko. Także plan już jest jasny. Tutaj... no chyba nic. W sensie mógłbym... mógłbym ewentualnie wziąć rel zamiast Yasuo. I co? Wybór może mi się przydać, to wezmę. A i tak chcemy przegrywać na razie. Dwie rudziory jeszcze przesakujemy. Spadniemy do 50 HP. I ruszamy z ofensywą. O nie, kolejny ze statikiem i kolejny nagle wpadł na pomysł tych? Czy to był jeden z tych, co patrzyłem już? Oj kurczę, no rekoniarze są ciężcy do zagrania. Dużo chłopków by chciało rekoniarzy mieć. Dobra, ja potrzebuję jakiegoś holdera na tę rundę. Plus jest taki, że oni ekonomii nie mają. Także liczę naprawdę na mój rolldown. Jakbym trafił KZ2 od razu, to ła. To byłoby grubo. Dobra, kto może być moim holderem? To jest problem. Wiecie co? Weźmiemy tak. Czy nie? To muszę tak zrobić. Bo ktoś musi wykorzystać ten item.
Ja nie wiem, czy ja sobie dam radę w ogóle, zobaczymy. Dobra, CC-ki dadzą radę. Oraz static. Dobry komponent. Może być to nawet Spark, jakbym chciał. No i uwaga, czy damy radę? Czy damy radę? Rekony będą dodżować. Dobra, damy radę. Super. Super, super. Dwie piąstki mogą być. Nie obrażam się. Jezu, znowu chrypie cały czas. Za wcześnie chyba wbiłem ten level, bo w sumie chciałem ustawić rekon. Dobra, tu jeszcze przesakujemy w takim razie. I zrolujemy się. No w następnej rundzie po prostu. I tyle. Dobra, zobaczmy. Jakaś tutaj umeczka dalej jest jeszcze. Zobaczymy, gdzie go to zabierze. Ale on chyba raczej bardziej pod late game gra. Coś byśmy chcieli upolować, żeby stracić mniej HP. I tak straciłem mniej. Myślałem, że będę miał 50. A mam 60 parę. A, 59, dobra. No i teraz właśnie to jest ten moment. Oj kurde, same dwójki tu pewnie są. Może to wziąć. Może wezmę. No dawać chociaż jedną Kajzę czy coś. Ej, to będzie chyba Ezreal Carry, jak tak dalej pójdzie. Słuchaj, wiem, czy ja to chcę. Ja chcę tego raczej. Może to kurde powinien być Ezreal Carry, szczerze mówiąc. No nie wiem sam. Musiałbym mieć Blue Buffa. Ile mamy tych Ezreali? Mamy 5 sztuk. Kurde. Ciężka decyzja. Natomiast no, ta rolka mnie nie ustabilizowała jeszcze niestety. To mi się nie podoba, że mnie nie ustabilizowała. Zrobiłem naprawdę dużą rolkę i nie mam ani jednej Kajzy. Więc szkoda, szkoda. Robię dalej. Jest najleść. Rel prawie trójka. No to skoro nie mam Kajzy, to mam Ezreala. To odpowiedź jest prosta, no wokół Ezreala tutaj trzeba zagrać. Więc robimy oczywiście tak. I zrobimy potem Blue Buffa. Taki jest plan. Teraz wypadałoby zregenerować swoją ekonomię. Zobaczymy, czy jesteśmy stabilni z tymi itemkami. W miarę chociaż. Blue Buff to niestety jest core item. Więc bardzo liczę na niego. Kurde, może zrobię tak. Bo tutaj trzeba odbudować tę ekonomię jak najszybciej z reale main carry. Łezka, łezka! Gdzie jest łezka? Jest, dobra, tylko muszę biec dookoła. Mam nadzieję, że zbiorę ją. O, biegnę, 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 jestem. Dobra, to jeszcze jedna łezka i jesteśmy happy. W sumie Axiom jest świetny dla Ezreala. Bo on będzie bombił. To on głównie z tego skilla zabija.
Także augmenty mamy całkiem dobre pod to. To może być, kurde, dobra gierka. Tak się może okazać. No czekam, no co? Trzeba czekać. Trzeba oczekiwać tutaj dobrego situation. Myślę, czy nie wrzucić rękawic na jakiegoś froncika. Może wrzucę. My w tych stage'ach powyżej czwartego chcemy zaoszczędzić jak najwięcej HP, więc teraz powinienem być stabilny. Wiadomo, że jeszcze jest 3,5, ale powyżej czwartego też bym chciał wygrywać. Dobra, fajny damage, zobaczmy go. Nie, no całkiem dobry damage. Ezreal 2 bez blue buffa, myślę, że spoko. Tutaj dalej nic, ale mamy Cho'Gatha. Może Cho'Gath się przyda. Może się tak okazać, że Ren będzie naszym głównym tankiem. Tylko póki co nie mamy żadnych itemów na tanka. Więc te nasze rękawiczki troszkę nadrabiają. Dobra. Obyśmy wygrywali dalej. O kurde. A, źle stoję totalnie pod tego Ramusa. Także tutaj dostanę w cymbał. Jeszcze Zonię ma chłop. Bardzo mocny front, zapgrade'owany. Naila 2, Ramus 2, Cho'Gath 2, no to jest mocny board. Także to ten jest tym gościem, który ma Kaizy. Niestety podbiera nam też Ezreala. Ale może się uda. 37 HP mam już, o kurde. Nie dobrze, że takie chłopki są. Bo zabierają mi tutaj jeszcze. A może tu się trafi jakiś Ezreal? Byłoby spoko. Albo chociaż jakaś łezka. No proszę, wilczki, dajcie. Dajcie wilczki tutaj jakieś rzeczy. Oj kur... Mogło być lepiej. Ekonomię mam. O, Ezreala dostałem, no dobra. No to chyba poroluję po niego. Kurcze, kurcze, o! Spróbujmy tak i teraz co? Teraz ten Cho'Gath... Co z nim? Może zrobię tak. Bo my tutaj nie chcemy krwawić w tej rundzie. W tych stage'ach. O kurde, jaka luks. Nice. Dobrze, dobrze. Mamy 30 golda. Tylko tych Ezrealków, kurde, nie mogę trafić. Chciałbym go szybko trafić na trójkę, żeby się przenieść na 7 level. Mieć 4 rekony. PPP, weźmiemy to. Cyk, cyk. Dobrze, wezmę to na razie. O, wreszcie. No to jeszcze kilka muszę trafić. Nice. Aj. Chyba trzeba wejść na level wyżej. Muszę trafić dwa Ezreale, ale może trafię jakiegoś. Nie no dobra, niżej nie idę. Niżej nie idę, kurde, nie mogę.
Dwóch ezrilków brakuje. Kurde, no. Zobaczymy, czy jeszcze mamy siłę. Jakieś tam upgrade'y weszły. Pytanie, czy wystarczające. Oj, panie. Drony nas wykańczają, ale jest Thrill of the Hunt i dajemy radę. Wow, nice. 8000 damage'a prawie. Także grubo poleciał. Jakbym miał 3 gwiazdki, to byśmy tutaj normalnie topkę robili zaraz. Ezreal'ku, traf się jeden, na kole drugi i lecimy z to. O, proszę. No dobra, może spróbujmy. Jest! Trafione to. No weź to. Dobra. Realnie będę szukał na razie już. Więc potrzebuję jeszcze blue buffa. Troszkę mi się to ułatwiło. Może cleansing? Cleansing, safeguard, jeszcze Junka trójka. Mocne rzeczy mają na tych stołach, chłopki. Przetestujemy Ezreal Kakery w ciężkich warunkach. Tylko potrzeba tej łezki, żeby mieć rozwinięte skrzydła. O, to mocne jest. Plus jest taki, że lisinki nie mają za dużo przedmiotów. Minus jest taki, że jest Junka trójka. Dobra, zobaczmy, czy my możemy tutaj przebić oponę chłopkom. No, bez blue buffa jest ciężko. Wolniej kastujemy. Thrill of the Hunt. Aj. Shieldy za 30 000. Dobra, łezka, łezka, łezka. Gdzie jest? Tam jest, lecę. Mamy blue buffka. Także tak wygląda nasz Ezreal, którego sobie stworzyliśmy. Miejmy nadzieję, że jest wystarczający, żeby dać nam top 4 w tak ciężkim lobby. Myślę, że z tym chłopkiem bym już wygrał. Z tym też. Z tym przegrałem. No, ciekawie może być. I teraz tak. Na kolejną przekonę wrzucić, to jest bardzo ważne, więc od razu wbijam. Mam też blafika. Rozłożymy się może. No i zobaczmy, jak się tutaj ustawić. Może na drugą stronę bym chciał pójść. No i obserwujmy, czy ten carry jest wystarczający. Od razu odpalimy fiddla. Zak level 2 mi się nie podoba. Czy to jest cleansing? To też jest cleansing safeguard. Ciekawie. Dawaj, Ezrealku, masz Thrill of the Heart. Masz wszystko. Masz wszystko, żeby to zrobić, naprawdę. Masz wszystkie narzędzia. Dostałeś wędkę, daj nam rybę. Accept trade. Accept the trade. Nie zdążyłem kliknąć. No gdzieś tam cichutko liczę na to, że mi się ta rel zupgrade'uje. Może to być dobry upgrade. Tutaj wygrywam. Tutaj chyba też. No to wygrywam. To super. To elegancko. Zrobimy w ogóle tak, żeby tam stuntować te luks i staniemy tutaj. To nie jest luks. Ale dobra, no on ma level 1, dlatego myślę, że wygrywam. Tutaj też nie są zaprejdowani. Ale szybko mi front zabija. Trzeba mu to przyznać. Thrill of the Hunt mnie wyleczy. I lecimy. No w późniejszych fazach gry pewnie dostanę w cybo, ale cały czwarty stage powinienem teraz mieć na luzie. Ten Urgot wygląda jak Urgot dwójka. Ale myślę, że zaraz to się wydarzy. To te lisinki tak wygrywają, no tak. Wiadomo.
Lisynki są kurde najsilniejsze. Dlatego z tego startu z podłeski możesz też w lisynki wchodzić, więc to jest zawsze super. Blubaw się przyda w każdej kompozycji tak naprawdę. Znaczy w każdej z tych, które wymieniałem na początku. No to czyli nie w każdej, dobra, to już głupoty gadam. Ale blubaw jest nawet w rekonach fajny, bo możesz trafić spreadshot na Vayne. No i wtedy robisz blubuffa na Vayne, Deathblade'a, do tego jakiś Last Whisper i lecisz z chłopami. To może tak wezmę. Taki zak. Tam jest Zedzik, który skacze na nas. Dobra, teraz się trzeba chyba tak ustawić. Spróbujemy w ten sposób. Uciekamy od Zedzika. Dobra, Dirty Yasuo się zagrował na Rel. Także jest dobrze. Kurde, no takie niedobitki troszkę. Ale obszarowo Ezreal bije chyba, więc... Mamy szansę z tym Thrill of the Hunt. O, ceceki. Niedobrze. No i ceceki nas zabiły. Sejuani MVP. A lisinki dalej się cieszą, bawią się świetnie. No lisinki to jest naprawdę darmowe LP. My teraz możemy troszkę zmienić nasze ustawienie. Czy chcemy szukać tej rel? No chcemy chyba szukać rel. No i niestety nie znajdujemy tej rel, ale okej, dobra. Może się uda. No i to jest ten chłop, który każdemu zabiera HP-ki teraz. Czy lisinki padną od mojego kozackiego Ezreala? Zobaczmy. No piguła mocna poszła. O proszę bardzo. No i mamy to. Zabrałem gościowi streaka. Okej. Okay. Weźmy oczywiście to i... No jest rel. Tylko pytanie teraz, co lepsze? Chyba taki Zak byłby lepszy jednak. Oczywiście, że tak. Dobra, spróbujemy tak. No i co, rekony? Które lepsze? Zobaczmy. Myślę, że moje. O kurde, ten Rammus teraz się mści, że on jest jednak pakerem, trzeba go docenić. Zak się podzielił, daje nam czas. I Ezreal teraz pyk. Elegancko. 15 tysięcy obrażeń, to nie są przelewki, dawaj jeszcze rel trójkę i jesteśmy happy. A jak nie, no to zamienimy relki i wrzucimy itemy na Zaka, bo jest potężniejszym tankiem. Tu jest bardzo close lobby, tu się może wszystko wydarzyć. Relki tutaj nie widzę, no to może jakiś tank item. Typu Redemption. Redemption. O kurde, tutaj dostanę w cyc, mam nadzieję, że nie będę na niego grał. Dlatego, no jeszcze mogę zagrać. Dlatego to grałem teraz chyba. Dlatego przegrałem. Dlatego mogę wygrać. Dobra, rolujemy po teraz, zobaczymy czy się to wydarzy. Tego nie biorę. No więc chyba...
Zaryzykować jeszcze tę rundę, czy nie? Z tym przegram, z tym może nie, z tym nie wiem. Kurczę, dobra, spróbujemy tak. No i leci Zed. Porobić rzeczy. I bije naszego Ezreala. Ezreal uciekł. Tylko, że my nie możemy tego frontu wybić. Wtedy nas ceceki zabiły, a teraz nie ma ceceków. Może się uda. Dobra, nice. To daje nam szansę jeszcze na rel, bo mogłem ją już wtedy zamieniać. O, ta Lux wygrała. O kurde, to niedobrze. Tu się może wszystko wydarzyć. No to zamieniamy chyba. Po prostu. No i muszę stanąć w ten sposób. W sumie to tak stanę. Żeby ten Eko tu wskakiwał na Lux. No i zobaczmy. Co ona za targety obierze? Obierze jej świat. Czy ona na bombę w ogóle zabije mi tego Ezreala, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Dobra, Thrill of the Hunt. Musisz być cały czas na full HP. Chłopku, bo ona jak ci wybombi, to będzie boleć. Wybombiła mi. O nie. O kurde. W co ona strzela teraz? W Zaki. Okej, wygrałem. Uff. Co za mecz. Mam streaka w ogóle, ale... Ale to się może źle skończyć mimo wszystko zaraz. Dobra, co ja mogę zrobić tutaj, no? Eko mogę ulepszyć, ale Eko jest daleko mimo wszystko. Bang, bang. A tutaj trójeczka weszła, trójeczka, trójeczka. No ładnie się bawisz, chłopku. Także mam nadzieję, że zagram na tego pierwszego mimo wszystko. Mam dużo HP, więc jak ktoś odpadnie razem ze mną, to może ja będę czwarty właśnie przez to, że mam więcej HP. Taka szansa też jest. No weźmiemy chyba Edge of Night? Czy jednak na... Zobaczmy, na co będę grał. Weźmy Edge of Night. Dobra, wbić tego nie wbiję. Więc po prostu... Mam nadzieję, że będę grał na tego pierwszego chłopka. Spróbujmy tak. No i gram na pierwszego, dobra. To się może udać, bo te Lee Sin nie mają w ogóle Emresa. Przy czym jego backline bardzo mocny będzie zaraz. Ale Zach może wygra to. Tylko no bij te Lee Sin już, bo to nie ma czasu. No nie, przeżył te Lee Sin, niedobrze. On teraz będzie coraz silniejszy. O, dobra, nie żyje, ale chyba padam. Kurde. No, minus 4, to się może udać. Szogat, kurde, laserował w miejscu, to ciekawe było. No i proszę bardzo, top 4. Elegancko, Ezreal Carry, całuje w cit.